Wieczór z Radiem Bez Cenzury. Radio Bez Cenzury poleca. Po dwóch tygodniach nieobecności po raz kolejny nasz Jasnowidz, czyli wraca znowu audycja z archiwum Jasnowidza. Oczywiście na antenie Radia Bez Cenzury. Wojciech Stepaniuk, kłaniam się bardzo gorąco i serdecznie. Będę występował w roli realizatora dzisiejszej audycji, czyli będę dbał o sprzęt i o to, żebyście dobrze słyszeli oczywiście pana Krzysia Rybczyńskiego, który już za momencik na naszej antenie się pojawi. A pojawi się dosłownie za chwilę, moi drodzy, bo właśnie dzwonimy do pana Krzysia, a dzisiaj, tak jak zauważyliście na stronie internetowej, będziemy mówić o oczyszczaniu firm, a jak się znajdzie czas, to i o oczyszczaniu ludzi. No właśnie. Zdaje się, że połączenie już uzyskaliśmy. Pan Krzysztof Rybczyński po drugiej stronie. Czy się słyszymy? Witam państwa. Dzisiaj właśnie chciałem mówić o oczyszczaniu ludzi i firm, ale chciałbym na początku powiedzieć bardzo dużą rzecz, która mnie dzisiaj o około 10 godziny do południa strasznie zdenerwowała. A co się stało? W TVN-ie na spotkaniu na śniadanie była pani Aida i pan Jackowski. Tak. I Stowarzyszenie Sceptyków, którzy po prostu na siłę próbowali zdenerwować pana Krzysztofa. Strasznie się wkurzyłem, bo znam tego człowieka. Wiem, że jest bardzo dobrym człowiekiem, uczciwie wykonuje swoją pracę, te wszystkie dokumenty dostał uczciwie. I mi się wydaje, że to Stowarzyszenie Sceptyków chce zniszczyć po prostu pana Krzysztofa. Dużo ludzi też, którzy zajmują się jasnowidzeniem, wróżki, które mają bardzo duży talent, i mnie to tak wkurzyło, że cały dzień chodzę strasznie nerwowy. I chciałem właśnie powiedzieć, że znam pana Krzysztofa, widziałem pana Krzysztofa, rozmawiałem z panem Krzysztofem i nie pozwolę, żeby ludzie, czy pana Krzysztofa, czy kogokolwiek, z ludzi, którzy naprawdę coś osiągnęli, którzy mają 1000 dokumentów na potwierdzenie znalezienia zwłok ludzkich, gdzie nikt nie był w stanie tego obalić, ani policja, ani nikt inny, że robili sobie żarty z człowieka, który tyle po prostu dla Polski i innych rodzin, ludzi zrobił. A nie sądzisz, naprawdę, Krzysztofie, tak? Że to celowe działanie jest? Bo tutaj pewnie chodzi o to, żeby zdyskredytować całe środowisko jasnowidzów. Tak, chodzi o jasnowidzów, zniszczyć wróżki jasnowidzów, żeby Kościół katolicki przejął kontrolę nad wszystkim. No i psycholodzy, moim zdaniem, razem z Kościołem działają przy tym wszystkim, przy współpracy, żeby zniszczyć po prostu, żeby Polska była zamknięta na te rzeczy. Przecież mamy XXI wiek. No właśnie. Także strasznie mnie to jakby wzburzyło i chciałbym jeszcze powiedzieć o końcu świata taką rzecz, która taka refleksja, i też miałem taką wizję, że koniec świata jako, że Ziemia zginie, nic tego takiego nie będzie. Będzie te, bo mogą być tylko ludzie niektórzy, którzy będą chcieli zrobić majątek na tym końcu świata. A to tych ale... końców świata to było bardzo dużo i za każdym razem ktoś się znalazł, kto chciał zrobić na tym majątek. Innym się to udawało, innym nie. I chciałbym jeszcze właśnie powiedzieć coś takiego, że końcem świata będzie to, że ludzie teraz myślą, że można magią pokazywać, że się jest mocny. I walą ludzie kulami energetycznymi, uczą się to w różnych szkołach też i myślą, że jak oni będą walić tą energią, to że oni są mocni. No to ja wam mówię, ludzie, którzy walicie tą energią, że jesteście bardzo słabi, bo jest jeszcze energia, która nas na ziemię tutaj przysyła i ta energia prędzej czy później wam to odda. Moim zdaniem ludzie nie powinni w siebie rzucać, tylko pogodzić się. W tej chwili jest nagonka na wróżki jasnowidzów i to będzie teraz większa. Jak się, nie pozabijajmy się między sobą. Żyjmy w zgodzie po prostu. Dogadajmy się. Nie wiem, stwórzmy coś takiego, żeby się spotkać, porozmawiać, niż się bić, zabijać. Taki właśnie będzie koniec świata. Ludzie będą pokazywać, kto jest mocny. Rzucać. Ludzie będą chorować od tych uderzeń i to będzie się nasilać coraz bardziej. No to takim akcentem o końcu świata rozpoczynamy to nasze spotkanie dzisiejsze. No i ja chciałem właśnie wam opowiedzieć
opowiedzieć o oczyszczaniu sklepów na początku. No właśnie. Miałem gdzieś tak 2 lata temu przyjechała pewna pani do mnie z Poznania, która prowadziła sklepy w galeriach. Na początku prowadziła męskie rzeczy, już nie będę tutaj nazywać firmy. To była włoska firma. Tak. No i pokłóciła się z tymi Włochami i po pewnym czasie coraz gorzej szło, zupełnie coraz gorzej. No i zaczęły po prostu rosnąć jakby coraz, to znaczy rosnąć długi za po prostu w sklepach też, bo wiadomo, że jak interes w galeriach nie idzie, to ludzie, którzy mają, przychodzą na przykład, otwierają sklepy w galeriach, mają 3 domy i Porsche, na końcu nie mają Porsche ani żadnego mieszkania, ani nic. Tak to wygląda, tak to działa. Zacząłem pomagać właśnie tej pani, zobaczyłem, co jest grane. I właściciel firmy włoskiej, z którą ona współpracowała, był strasznie taki niezdecydowany i energią w nią rzucał, bo korzystał też właśnie z różnej pomocy różnych ludzi, nie mogli się dogadać. Ta firma, mówię, zaczęła coraz bardziej padać. Myśmy siedzieli w tych sklepach i nie wiedzieliśmy w ogóle, co na początku robić, bo ja też musiałem jakby poczuć to wszystko, co tam się dzieje. No i tak po prostu jakby przewidziałem różne sytuacje, robiłem oczyszczania. No i przewidziałem, mówię do tej pani właśnie, że przyjdą Włosi, a ona mówi: Krzychu, co ty gadasz? Zwariowałeś? Mówi, ja tu mam długi, jeszcze trochę po prostu i mi wszystko pozabierają, co ty opowiadasz za historię? Jacy Włosi? Ja już z Włochami nie chcę mieć nic do czynienia, po prostu żadnych interesów z tymi ludźmi. A ja mówię, i tak przyjdą i będą mierzyć. Ona mówi, gdzie? Już mi przestań mówić. Mówi, co ty opowiadasz w ogóle, nie? No i minął rok czasu. No i w Poznaniu, w jednych z galerii była propozycja, przyjechali Włosi. Tak jak ja to wszystko przewidziałem, zaczęli mierzyć ten sklep. Dogadali się, no i powstał sklep, ale już nie męski, tylko po prostu damski. No i te sklepy po prostu damskie, coraz więcej jest tych sklepów, się otwiera. Ja z tą panią cały czas współpracuję. Cieszy mnie to, bo ta cała nowa firma, która rosła, to jestem jakby takim ojcem chrzestnym, bo ja jej powiedziałem dokładnie w miesiącach, kiedy ci ludzie przyjdą. Oczyszczałem, żyłem z nimi, po prostu siedziałem do wieczora w tych sklepach u nich, jak jeszcze były te męskie czy coś takiego, ich, wiesz, wspierałem i miałem straszne emocje. Dzisiaj jest już w tej chwili bodajże 6 sklepów, będą się otwierać następne sklepy w całej Polsce, bo sklepy w Poznaniu są w tej chwili 3 sklepy, we Wrocławiu 2 sklepy, w Krakowie 1, ale będą się otwierać jeszcze w innych miejscach. I mówię, no i wszystko dokładnie się sprawdziło. A teraz chciałem wam powiedzieć, co jest powodem w ogóle, że sklep, który powinien dobrze prosperować, dlaczego ludzie się nie potrafią dogadać, dlaczego te sklepy na przykład nie idą, mimo że mają fajny towar, elegancki, niedrogi. Prosta sprawa. W astralu jest bardzo dużo różnych energii. Mogą być istoty pochowane w ścianach, w suficie, w rurach kanalizacyjnych, w fundamentach pod sklepem. Później, bo czasami ludzie mówią, no czyszczę istoty i sklep będzie szedł, ale sklep dalej nie idzie. I co jest powodem? Wyrastają drzewa mentalne, które zarastają na wejściu do sklepu i potem nawet po prostu ludzie przechodzący mają takie uczucie, jakby to było zamknięte, mimo że jest otwarte, i omijają ten sklep. Także takie rzeczy są, ale bywa też, że masz drzewa mentalne oczyszczone, istoty oczyszczone, ale dalej sklep nie idzie. No i co się wtedy dzieje? No i masz bloki i bariery szklane, takie mentalne, nie? Szklane, betonowe,
czasami są w sklepie, czasami masz parę metrów od sklepu, czasami od całej galerii metr, dwa. I kruszysz te mentalnie właśnie te bariery wszystkie. No i w tym momencie przywracasz, zakładasz takie specjalne magnesy na dobrobyt, tylko zanim te magnesy zakładasz, to jeszcze robisz coś takiego, że usuwasz bloki dobrobytu, ukryte i normalne, usuwasz bloki wiarygodności klientów, czyli to, co konkurencja o tobie mówi i klienci, żeby tego nie było, to wtedy jesteś tak jakby z czystą kartą i lepiej się to wszystko kręci. Istnieje też taka ciekawostka, pajęczyna mentalna, która nie dopuszcza klientów. No to tą pajęczynę się spala i w tym momencie po prostu jest wszystko w porządku. No i jak to wszystko się usunie, to zakłada się tak zwane magnesy przyciągające klientów i magnesy przyciągające dobrobyt. Ale ja mam takie pytanie w związku z tym, Krzysiu, bo jeżeli się zrobi te wszystkie zabiegi, na przykład spali się tę pajęczynę, o której mówiłeś przed chwilą, i zamontuje te magnesy przyciągające klientów, a mimo wszystko ci klienci nie mają pieniędzy, to jak to się potem odbywa? Wiesz, to się potem poprawia, albo patrzy się na przykład, wiesz, jak robisz oczyszczenie, to jeszcze, jak ja jestem jasnowidzem, ja widzę, co ci ludzie źle robią, to ja im tłumaczę. Posłuchajcie mnie, zróbcie w ten sposób, bo mówię, no, jakbyś był Wojtek z Poznania, byś wiedział po prostu, byś usiadł z moją znajomą i sama by ci tą historię opowiedziała, bo to jest normalnie za głowę się można chwycić. No wiem, a Poznań jest mi znany, tam 2 lata mieszkałem i pracowałem, więc... No, w każdym razie mówisz, co ta osoba źle robi. Bo bardzo dużo ludzi myśli, że wiesz, przyjdzie oczyści człowiek i zrobi się za niego, za tą osobę, która... No płaci ci ktoś pieniądze i chce, żeby za niego zrobić, ale on też musi jakąś pracę zrobić, bo to jest jego karma też. No to, tak. Co przeżywa. I wtedy mówię, zrób tak, albo masz za słową reklamę, albo coś w ten sposób. No i jeśli ludzie mnie słuchają, no to interesy idą ludziom. Bo mam dużo ludzi, z którymi już kilka lat jakby jestem w kontakcie i ciągle wracają. I to z całego świata, nie? No to dobrze. Mówimy dzisiaj o oczyszczaniu różnych miejsc pracy, różnych biur, różnych sklepów, też i ludzi. Generalnie wyjaśniliśmy na początku, czemu to ma służyć. Poopowiadaj trochę w takim układzie o zdarzeniach oczyszczania. Dobrze, wiesz, to ja jeszcze chcę przytoczyć takie inne ciekawostki, nie? Słucham. Ciekawostki o oczyszczaniu na przykład fabryki naczep za Poznaniem. Mhm. Jest firma, która po prostu jest bardzo dużą firmą, buduje naczepy do tirów, lodówki i inne rzeczy. No i tam też właśnie oczyszczałem ten teren i bardzo dużo było właśnie energii negatywnych myśli innych ludzi. To jest akurat ciekawostka, bo parę razy podchodziłem do tej firmy, wyczyściłem ją kilka razy. Ale akurat pan, który był właścicielem, po prostu no, nie słuchał tego, co ja mówię i po prostu nie udało mu się pomóc, bo co wyczyściłem, to nowi wspólnicy przychodzili, bo teraz bardzo dużo ludzi jest, trudno jest utrzymać, jak jest duża firma czy coś takiego i ludzie w spółki wchodzą. No i akurat w tym wypadku po prostu wyczyściłem, to przychodzili ludzie, którzy by chcieli wchodzić w interes. No i akurat w tym wypadku się nie udało tego czyścić, ale było bardzo dużo energii myślowych, które blokowały właśnie tą fabrykę i też właściciel, który jakby zajmował się tym biznesem, to jakby stracił wiarę, że ta firma po prostu jakby prosperuje, nie? Mhm. I zawsze jest ważne bardzo połączenie po prostu właściciela firmy z tym, co robi. Jakby straci to połączenie, to potem wszystko jakby się sypie, nie? Jeśli zostanie wypalony, to momentalnie się wszystko kończy, że trzeba zawsze tą siłę energetyczną utrzymywać, żeby dać radę pociągnąć, bo
Ja wam powiem tak, każdą firmę można postawić na nogi, tylko nie jest powiedziane, że od razu, bo zawsze tego czasu też trochę trzeba tam spędzić, ale każdą firmę, bo to nasze myślenie po prostu jakby niszczy biznes. Nie to, że jest w tej chwili bieda w Polsce czy cokolwiek. Mhm. Czekaj, jeszcze ci powiem wam taką rzecz o fabryce piorunochronów. O, to ostry temat pewnie. No, no czyściłem, swojego czasu czyściłem też właśnie fabrykę piorunochronów, no i pewna pani, która się właśnie była osobą, która jakby prowadziła tą fabrykę, co chwilę miała jakieś ataki po prostu osób i takie po prostu, że nie mogła się tam z rodziną jakby kontaktu utrzymać. No i był taki czas, że ja tam chodziłem do tej fabryki, czyściłem całą fabrykę, całą taśmę, to zaczęli robić tam lepsze interesy. Wyczyściłem tą panią bardzo dobrze, że psychicznie dobrze już wszystko było. No i po pewnym czasie ta firma po prostu zaczęła kontrakty nawet w Chinach po prostu jakby dostawać na te właśnie budowę tych piorunochronów, nie? I naprawdę mówię, jak się dobrze po prostu wyczyści, można bardzo dużo zrobić, nie? Wiesz co, jeszcze opowiem wam historię o oczyszczeniu firmy, bardzo duża ciekawostka. Firma z USA, mieszcząca się za Greenpointem, na Greenpointie, przepraszam. Firma, która zajmuje się przewozami po prostu towarów, mają tiry, traki. Tak. No i ta właśnie firma, był czas, że po prostu mieli tam jakieś problemy, że psuły się naczepy, chorowali pracownicy, tak jakby normalnie wszystko się posypało. To też pewna pani zwróciła się do mnie, żeby coś z tym zrobić, bo już mieliśmy kontakt od dłuższego czasu. Mhm. No i zobaczyłem, co jest grane, i zobaczyłem, że na firmie po prostu była klątwa, bo klątwa bardzo, bardzo też blokuje różne właśnie rzeczy, że były nieharmonijne myślokształty, że były lęki, obawy powodujące strach, po prostu brak koncentracji w myśleniu o biznesie, tylko stoi się wtedy w miejscu. Później była hipnoza, autohipnoza, te programy powodują, że jesteśmy po prostu jakby tak zahipnotyzowani i po prostu robimy to, co ktoś chce, a sami nie pilnujemy własnego interesu. No i mówię, poodcinałem połączenia z tej firmy i tej pani i jej męża od negatywnych osób i wszystko jakby powolutku zaczęło wracać do normy, ale tam była bardzo duża rzecz, bo tam zaczęli pracownicy chorować, a to są tiry bardzo duże, które jeżdżą, to te amerykańskie traki, nie? Które jeżdżą po całych Stanach i tam jak jest awaria, to czasami w połowie Stanów jest awaria, kierowca się rozchoruje, no to samochód stoi. A bardzo dużo w polskich firmach pracuje Polaków, którzy nie znają języka angielskiego. I wtedy jest rozmowa przez telefon i z policją, czy z karetką, czy z czymś. Jest duży problem, bo trzeba na drugi koniec stanu wjechać i odbierać samochód. No tak. No to już jest faktycznie problem. Mnie cały czas nurtuje ta, wiesz, może głupie pytanie ci zadam. Wróćmy do tej firmy, która zajmowała się produkcją piorunochronów. Czy oni nie mieli problemów z tym, że pioruny waliły w ich firmę? No raczej na pewno nie, no bo mieli dobrze zabezpieczone tą firmę, nie? Ale powiem ci jedno, że to jest bardzo dobry biznes, bo jakbyś wszedł w Google'ach, to znajdziesz tylko kilka firm w Polsce, które to produkują. Bo to jest chyba z mosiądzu czy z miedzi są produkowane druty do tego i naprawdę jest kilka firm tylko. Oni naprawdę bardzo dobrze prosperują. Tylko mówię, to jest tak czasami, że jak jest rodzina, to czasami ludzie się potrafią pokłócić i później firmy są podzielone jakby na takie mniejsze firmy, gdzie jedna jest firmą matką i później są różne sytuacje, nie? I nerwy, i stresy, i niepotrzebne sytuacje też, nie? Ale mówię, no ta firma bardzo dobre robiła piorunochrony, bo nawet przedstawicielstwa mają w Chinach.
No widzisz. Słuchaj, Krzysiu, my tutaj sobie rozmawiamy, ale widzisz, nasi słuchacze są, że tak powiem, niecierpliwi. Pierwsze pytanie jest do ciebie. Okay. Czy duże koncerny i sklepy, które zajmują się na przykład sprzedażą sprzętu AGD, gdzie reklama mówi, że to sklep nie dla idiotów, i te wielkie inne sklepy, czy one mają pozakładane magnesy, że przyciągają ludzi, czy to reklama ma wpływ opętania na klientów? Poczekajcie, przeniosę się do jednego z takiego sklepu, zobaczymy. Ja potrafię od razu się szybko przenieść, wiesz? Jestem w Poznaniu właśnie w sklepie tego typu, tak? W plazie. I co widzisz? Momencik, muszę się trochę skupić. Nie mają tego. Nie mają tego, czyli... Nie mają magnesów. Czyli nie korzystali z usług żadnych jasnowidzów, nikt im to nie znaczy, zakładał? To znaczy, ja, wiesz, jasnowidze normalnie nie wszyscy znają SRT, że potrafią założyć magnes, czy nie potrafią, bo to jest wiedza, którą przeciętni ludzie to tak, wiesz, nie każdy potrafi. Bo niektóry jasnowidz zajmuje się na przykład inną dziedziną, pomaga ludziom, szuka zaginionych, a ja jeszcze zajmuję się oczyszczaniem i to wszystko połączyłem w jedno i no i są dobre efekty tego. Bo ludzie nawet, których miałem kontakt rok temu czy dwa lata temu, wracają. Mhm. Także te sklepy na pewno nie mają. Tu jest na pewno reklama i kupowanie hurtowo dużej ilości po prostu i dobre umowy podpisane też. Ale takie sklepy też padają, bo w Poznaniu po prostu jeden z takich sklepów, ja nie wiem, czy to był Media Markt, był w Poznaniu, w Kupcu Poznańskim, bodajże to zbankrutował. To był chyba Media Markt. Być może. Ja tak tylko przypomnę w tym momencie naszym słuchaczom, że jeżeli ktoś z Was chciałby zadać pytanie panu Krzysiowi w tematyce dzisiaj poruszanej, to można oczywiście, korzystając z naszego radiowego czata, wystarczy kliknąć na nick WS i napisać prywatną wiadomość, to trafi tutaj do nas do studia, tak więc taka możliwość jest. No ale my wracamy do naszego gościa, w zasadzie prowadzącego audycji, można powiedzieć, bo audycja z archiwum Jasnowidza to tak naprawdę ty, Krzysiu, jesteś prowadzącym głównym, więc słuchamy cię dalej. W każdym razie mówię, wracając jeszcze właśnie do tej firmy z tymi włochami, to cały czas tą firmę prowadzę. Z klientki, ta kobieta stała się przyjaciółką, bo bardzo dużo rzeczy, które ja jej powiedziałem, się sprawdzają w tej chwili. W tej chwili jestem osobą, która bardzo jej pomaga, tej osobie oczywiście pomagam incognito, no bo nikt nie chce robić jakiegoś stracha, nie wiadomo czego, czy pracownikom, czy innym ludziom, ale cały czas prowadzę tę firmę i firma się naprawdę tak szybko rozrasta, że sam jestem w szoku, że wiedziałem, że będzie z 10 sklepów, ale w tej chwili słyszałem, że może będzie i 30 sklepów, także to się naprawdę otwiera na całą Polskę i strasznie mnie to cieszy, bo to jest takie trochę dziecko, które ja przewidziałem. Bo przewidziałem też, że będzie to właśnie damska firma, nie? Mhm. No dobrze. Mówiliśmy o oczyszczaniu firm, ale też mieliśmy wspomnieć o oczyszczaniu ludzi. No to po prostu opowiem ciekawych kilka przypadków. Słuchamy zatem. Taki najbardziej, który najbardziej tobie w pamięć zapadł, może od tego zacznijmy. No to może zaczniemy to, co kiedyś wspominałem jeszcze też, bo chcę też o szczegółach powiedzieć. Właśnie o taką panią Kasię, która w Poznaniu na ogrodach mieszkała. I wiesz, przyjechałem, opowiadałem to poprzednio, że był ksiądz, egzorcysta, który próbował coś tam zrobić i w ogóle nic nie zrobił jakby, bo jego modlitwa to tylko zmieniła jakby aurę jakby w pomieszczeniu. Ale później ten
Później zaczęły mieć miejsce takie ataki, jakieś drgawki, jakby jasne po prostu czerwone ślady, jakby ktoś ściskał czy coś, się pojawiały u tej osoby. No i po prostu się dowiedziałem właśnie, że oni mieszkali na osiedlu Kopernika i też była właśnie ziemia jakaś się pojawiała co rano i oni nie wiedzieli, czy ktoś to w końcu robi, czy nie. No i z tą ziemią i te ataki właśnie były coraz większe. No i w końcu nie dali rady już spać w tym mieszkaniu na osiedlu Kopernika, też gdzie ja mieszkam. No i wyprowadzili się do rodziców, którzy mieszkali na Śródce bodajże, w Poznaniu. No i ja przyszedłem, zacząłem robić swoje, dziewczyna, mówię, zjeżdżała z fotela. Ja tam miałem też te tablice do SRT specjalne, używałem też jasnowidzenia i widziałem właśnie teścia, który jakby bił tą kobietę i w tym miejscach, gdzie ją uderzał i bił, to wyskakiwały właśnie czerwone ślady. No i powiedziałem, że żeby mąż pogodził się z ojcem, który trochę lubił wypić i nawet wziął piwo. Ja często na przykład mam kolegę, który nie żyje, na cmentarzu na Junikowie jest, to jak ja idę na Wszystkich Świętych, to może się to dziwne dla słuchaczy tutaj wydać, ale ja biorę piwo i wylewam po prostu, jak nikt nie widzi, za krzyżem po prostu, żeby się kolega na przykład mógł poczuć zapach. No ale ja ci powiem, że to wcale nic nie jest takiego, że tak powiem, śmiesznego w tym, co mówisz, bo ja sam byłem wielokrotnie świadkiem, kiedy właśnie na cmentarzu ktoś wylewał alkohol na grób osoby, która już nie żyje. Tak więc tutaj widzę, że to jest praktykowane nawet wśród ludzi, którzy uważają się za katolików. I chciałem jeszcze właśnie powiedzieć o szczegółach w ogóle, jak to wszystko w ogóle wyglądało. No i ta kobieta zjeżdżała, potem ten ojciec trzymał ją, żeby sobie krzywdy nie zrobiła, bo oczy jej uciekały, normalnie białka były. Było widać, że coś jest, że coś jest nie tak. Na początku, jak mówię, usiadłem koło niej, to też mnie ciarki przeszły, bo jestem tylko człowiekiem, ale normalnie mówię nie. Mówię, ja z tym mam walczyć, a nie się tego bać. No to prosta sprawa, zabrałem wahadło, wziąłem ten zeszyt, zacząłem tam swoją formułkę. Na początku odcięłem tą kobietę, bo jak jest demon czy duch złego człowieka przyczepiony do żywej osoby, to ma kontrolę, tak jakby było napięcie, połączone napięcie jakby jest tą osobą. I trzeba odciąć prąd po prostu w pewnym sensie i mam takie techniki właśnie i odcinam przez ciała aury, przez 7 ciał aury i odcinam i wtedy jest zawsze łatwiej. No to później zacząłem ściągać i tą metodą, co każdego człowieka czyszczę, zacząłem tam, ściągnąłem też klątwę rodową z któregoś tam pokolenia, już nie pamiętam z którego pokolenia właśnie ta klątwa rodowa była. No i zacząłem lęki i obawy usuwać, kobieta się zaczęła uspokajać. Usunąłem depresję, usunąłem tam inne rzeczy i ona zaczęła wracać do siebie. No i po pewnym czasie po prostu mówię, było coś takiego właśnie, że jak minęły 4 godziny, zaczęliśmy siedzieć normalnie, rozmawiać. No i kobieta po prostu jakby wróciła do normy, do dzisiaj jest już wszystko w porządku z nią. Ale opowiem wam jeszcze taką ciekawą rzecz, że byłem kiedyś u dziewczyny, która śpiewała po łacinie pieśni do satany, żony tego szatana. I ciągle o godzinie tej 9, 18 i 15 następowały ataki, tak samo na całym ciele, na niektórych częściach, na rękach, na szyi pojawiały się czerwone plamy, jakby ktoś ją ściskał. Ale jeszcze jedna ciekawostka, którym byłem świadkiem, no słuchacze mogą mnie dziwnie tu odebrać. Normalnie widziałem, jak z jej gardła skóra się napinała i widziałem jakby czyjeś palce. Możecie mnie za wariata wziąć, ale tak było. I przez ileś wieczorów przychodziliśmy, przez ileś dni, bo to cały dzień tam siedzieliśmy.
i w grupie po prostu ściągaliśmy to wszystko. Jedna taka koleżanka siedziała jej przy boku, żeby kozła nie zrobiła, dlatego że ona potrafi wstać i głową uderzyć kogoś w głowę, bo no ona nie ma kontaktów i zaczyna po prostu jakby wyć z bólu. No to bo ja ją trzymałem za ręce. Znajoma siedziała przy jej jakby połowie ciała, żeby trzymać jej nogi, żeby nie zrobić, kogoś nie kopła. Oczy miała po prostu strasznie takie demoniczne. Prawdziwe opętanie, nie? Zaczęła coś wykrzykiwać, że on nas zabije, że on nas zniszczy. No i po prostu wszyscy, znajoma czytała po prostu pewne te modlitwy katolickie i myśmy po prostu jakby je powtarzali. Ja mentalnie po prostu zmuszałem też tego demona, żeby sobie odszedł. No i tak po prostu po kilku spotkaniach udało się nam dziewczynie pomóc na tyle, że nie miała już ataków, ale było jeszcze coś, co zostało. Czyli dziewczyna, jak została opętana, wróciła do wieku 6 lat, mimo że miała 15 lat. No i udało się nam jakby ataki zlikwidować, ale jak tam jeszcze mieliśmy kontakt z tą rodziną, to oni jakby... to po prostu nie wróciła jakby do normalnego stanu, 15 lat, nie? I mogę jeszcze przytoczyć wam inną sytuację przy oczyszczeniu. Tak. Momencik, tylko muszę sobie przypomnieć. Aha. Przy oczyszczeniu człowieka. O, to jest ciekawa sytuacja. Kiedyś czyściłem takiego człowieka, który gdzieś tam w Irlandii pracuje, który miał takie numery, że ściągamy z niego te wszystkie właśnie po kolei, te lęki i obawy, to wszystko, on się uspokaja, bo to zawsze trwa gdzieś takie oczyszczanie od 4 godzin, czasami więcej. No to zaczynamy ściągać, on się uspokaja i za chwilę mówi, że coś mu mówi, że ma nas dźgnąć nożem. No to my, nie reagując, mówimy, że to ktoś mu podpowiada i że musi mieć własną wolę i na nowo zaczynamy to wszystko. Tak. No i ściągnęliśmy te lęki, obawy, te wszystkie programy, które tam szkodziły, no i doszedł do siebie. No i po paru tam spotkaniach udało się też tego człowieka jakby postawić na nogi na tyle, że nie bierze noża i nie idzie nikogo tam zażnąć, nie? Ale opowiem wam też historię właśnie z oczyszczania u takiego dzieciaka, bo to jest naprawdę coś pięknego było, bo był dzieciak, który z ojcem i matką skontaktował się ze mną. Jeszcze taka koleżanka mi tam pomagała. I po prostu zaczęliśmy go czyścić, no na wózku przyjechał. Mhm. No i był, miał chyba... lewą stronę, ani rękę niewładną, ani nogę niewładną, nie widział na oczy. No i my tak patrzymy, tacy wystraszeni, mówimy, dobra, no ale jakby my jesteśmy w stanie pomóc, no co możemy zrobić, nie? No dobra, no bo pierw to jakbyś przestaliśmy w siebie wierzyć, bo mówimy, kurde, no taki przypadek, to jak, co z tym zrobić w ogóle, nie? Bo to pierwszy, to widać, że to coś poważnego, nie? No to słuchamy, jak to się stało? No, pojechali na pielgrzymkę gdzieś, była jakaś kapliczka, no to stanęli przy drodze, przechodzą na drugą stronę, no i samochód uderzył w ich syna, zrobił kozła, no i się zaczęło, nie? Szpital, rehabilitacja, która nic nie dała. I po pewnym czasie właśnie ten chłopak do nas trafił, ale chcę wam powiedzieć taką ważną rzecz, bo bardzo dużo ludzi myśli, że kapliczki przy drodze to jest święte miejsce. Właśnie błąd. Bo przy drogach budowało się kapliczki w miejscach, gdzie kogoś zabili albo ktoś zginął. I czasami trzeba bardzo uważać, bo te energie jeszcze mimo krzyża czy tam Matki Boskiej, która tam jest, mogą być tam.
i wtedy następne ofiary jakby próbują zabić, nie? Ale wracajmy do tego właśnie dzieciaka. On miał około 14 lat. No wiadomo, że ćwiczeń żadnych nie robili, to trochę mu się tam przytyło. No to zaczęliśmy robić, zaczęliśmy ściągać energię, rozmawiać z nim, żeby się nie poddawał. No i na początku mówię, zrobiliśmy tam podstawowe oczyszczenie. Zaczęliśmy mentalnie też usuwać, bo jest taka ciekawostka, że w miejscu, gdzie jest chore miejsce, czyli jak nie widzi na oczy, tak, to coś jest na połączeniu między rogówką a środkiem mózgu po prostu i okazało się, że tam były energie, istoty, które trzeba było usunąć i za każdym razem, bo to on był chyba z 10 razy u nas, to za każdym razem usuwaliśmy i pod koniec już naszej terapii zaczął reagować na światło inaczej. No, ale też działaliśmy na jego nogi, na jego rękę i za każdym razem właśnie ciekawostka była jeszcze tego typu, że mu noga zachodziła na lewo. Bardzo dużo ludzi ma coś takiego, taki syndrom, że jak mają problemy z chodzeniem, czy po wypadku, czy czasami się wywrócą jakoś tak, że noga na lewo gdzieś zajdzie, to nie jest to przypadek. Bo to jest tak, że czasami ludzie potrafią mentalne założyć jakieś tam kajdanki, łańcuchy, różne rzeczy na rękę, na nogę. I potem jak ta osoba, ten chłopak miał tą nogę, to miał założone jakby z drutu przez jakieś istoty albo przez ludzi coś, drut wygięty, który ktoś ciągnął, jakaś istota ciągnęła to, że on nie mógł tą nogą pracować dobrze, nie? No to my robimy to zawsze na tej zasadzie, że ściągamy po prostu jakby to, odcinamy to mentalnie, przywracamy tą nogę do energii w 100%, żeby wszystko pracowało, usuwamy wszystko z całego ciała, różne okowy, powiązania jakieś, bo ludzie też potrafią kogoś związać, żeby na przykład jak ktoś zajmuje się ezoteryką, żeby komuś nie uderzył czy coś, obręcze się zakłada na nogi, na głowę, wtedy głowa boli, ściska czaszkę czy coś takiego, nie? I to wszystko jak się pościągało, to później ten chłopak po pewnym czasie, wyobraź sobie, zaczął ruszać nogą, zaczął ruszać ręką, reagował na światło i nastąpiła duża poprawa, tylko że myśmy mówimy, co tu zrobić, bo przecież nasza służba zdrowa jest jaka jest, a on powinien nogę ćwiczyć i rękę ćwiczyć. I nie mogli sobie tego oni profesjonalnie jakby załatwić. Wyobraźcie sobie, dzieciak wstawał o 8 rano, niewidzący, skulał się z łóżka i się tak mocno uparł, żeby ćwiczyć tą nogę, że po 2 tygodniach przyszła kobieta, która tam jakiś masaż robiła i się pyta tych rodziców, co się stało. Bo nagle ten dzieciak zaczyna po prostu jakby na siłę tą nogą próbuje chodzić. I wyobraź sobie, że wiesz, mięśnie zaczęły reagować, ręka zaczęła reagować. I mówię, na tych 10 zabiegów u nas był, teraz nie mam kontaktu z nim, ale mam nadzieję, że coś dalej poszło i bym się bardzo cieszył, jakby go kiedyś spotkał, nie? Ale naprawdę wszystko jest możliwe. Tylko trzeba bardzo chcieć i mieć tą siłę w sobie, walczyć z każdą chorobą. No jasne, Krzysiu. Płyną pytania od naszych słuchaczy. Jak samemu rozpoznać po sobie, czy należy się oczyścić, czy w ogóle jest coś do oczyszczenia? Jak to poznać? Wiesz co, to zależy. Czasami czujesz ciężkie plecy, czasami czujesz jakby po prostu, jakbyś był z betonu, jakbyś był, wiesz, z betonu czy coś takiego. Czasami możesz czuć na przykład, że w twoich stawach, że masz zwichniętą nogę na przykład czy coś takiego, ale to nie musi tak być, bo słuchaj, ja sam doświadczyłem na tym, że mi ktoś kiedyś wsadził, rozumiesz, w lewej nogi, do lewej nogi, pamiętaj, do stawu, kawałek jakiegoś tam pręta. Ja to zobaczyłem, no i próbowałem to ściągnąć, ale byłem osłabiony przez to i poszedłem do znajomej i razem popracowaliśmy. Jak ja to ściągnąłem,
to szedłem do znajomej kulejąc, a wracałem normalnie i po prostu moja mama mówi, i co, byłeś na jakimś masażu? Bo mówi, no jak to zrobiłeś? Ja mówię, no to jest nienormalne, ale to jest był pręd, który mi promodował, że ja miałem kłopoty, słuchaj, z chodzeniem. I tak samo ludzie kamienie mentalne wkładają, żebyś gorzej chodził, żeby cię bolało. Dlatego mówię do wszystkich wróżek i jasnowidzów, przestańcie w siebie walić, bo sami się wybijemy, a po prostu ludzie, którzy nas chcą usunąć, z tego świata się będą cieszyć. Tak, a może tak, tutaj chodzi też, jak w siebie walą, chodzi tutaj może o współzawodnictwo. No ale to jest głupota, bo na stare lata zapłacą rakiem albo wylewem, albo czymś takim. No dlatego, właśnie, że my tu przychodzimy na świat po to, żeby wykonać nasze zadanie. Jak Bóg, energia oczywiście, bo ja Boga jako energię czuję i widzę, to ci powiem, że Bóg nas tu przysyła, żebyśmy, wiesz, wykonali nasze zadanie. Jeśli przeszkadza ktoś w tym, no to nawet my się nie musimy oczyszczać. I tak dostanie po łapach. Kolejne pytanie od naszego słuchacza, już teraz. O co chodzi z tymi kulami energetycznymi, które szkodzą? Kule energetyczne, to ja nie powiem ludziom tutaj, jak je tworzyć, no bo zaczną się rzucać i ja będę powodem potem, że ja dostanę za to, że ich nauczyłem. No kula energetyczna to jest energia, którą dostajesz, która potrafi rozwalić ci po prostu, wiesz, czakramy, rozregulować. Najczęściej ludzie dostają taką kulą w splot słoneczny, czyli żołądek wysiada, że jak oberwiesz taką kulą, to cię boli żołądek, nie? U mnie akurat w SRT to się nazywa magia, którą ktoś tam rzucił, ale ludzie kulami energetycznymi działają, rzucają. I tak samo jak dostaniesz w serce, to cię serducho boli, może cię kręgosłup boleć, głowa. Czyli takie powiedzenie, zawsze często się słyszy, że ktoś na kogoś rzucił urok, jak najbardziej nabiera sensu w tym momencie. Oczywiście, może niektórzy powiedzą, że to jest nienormalne, co ja tutaj opowiadam, ale ja chcę wam pokazać po prostu, pokazać to, pracę jasnowidza, jak to wszystko wygląda. Tak samo jak jasnowidz się zdenerwuje albo skończy rozmowę z kimkolwiek, to nie znaczy, że jasnowidz jest osobą, która ignoruje, nie szanuje kogoś, albo że jest jakimś nerwuskiem czy coś takiego, jak piszą ludzie na forum teraz z tego TVN-u, bo czytałem. Tylko to jest to, że my jesteśmy bardzo zmęczeni po naszej pracy. Ja ostatnio wylądowałem w szpitalu z problemami ze sercem. W sobotę byłem w Poznaniu w szpitalu i miałem problemy ze sercem i z ciśnieniem. Wiesz, to akurat u mnie to jest spowodowane raczej kawą, bo te, wiesz, ataki, które są, to raczej nie obalą mnie tak szybko, bo mam swoją siłę. Ale mówię, że niektórzy ludzie, jak jest przepracowany w ogóle jestem, nie? Jak dużo się pracuje, to jesteśmy wtedy poddenerwowani. Także nie odbierajcie naszych jasnowidzów czy wróżek jako osób, które uważają, że są lepsi. My wcale od was nie jesteśmy lepsi. My jesteśmy tacy sami jak wy, albo wy jesteście od nas lepsi. My się od was uczymy. Kolejne pytanie, tutaj potencjalny klient prawdopodobnie pisze. Ile kosztuje taki full serwis dla dużej firmy? Oczyszczenie, magnesy i wszystko co możliwe. I ile to trwa? Wiesz co, to po prostu jest różnie, bo to trzeba po prostu indywidualnie podejść do sprawy i tutaj jakby finansowych jakichś takich rzeczy nie chcę poruszać, dlatego że to są wszystko umowne sprawy. Zależy, jest, na pewno jest różnica, jak się jedzie do klienta specjalnie, jak się wszystko rzuca. I na pewno jest różnica też, jak robię ja to w domu. No i większość ludzi, którzy korzystają lub korzystali, wiedzą o tym, że ja nie lubię wyjeżdżać z domu i że wiadomo, że więcej trzeba zapłacić, żebym ja wyjechał. Ja lubię robić to na miejscu, nie? Ale to zależy też od firmy, zależy też od czasu pracy z tą firmą, bo ja mówię, samo wyczyszczenie firmy pomaga, ale jest jeszcze coś takiego, że ta osoba się musi zmienić. Jeśli się osoba nie zmieni, no to wiesz, to przez dłuższy czas będzie obrywać, bo musi trzeba dać radę po prostu spasować pewnym sprawom, jeśli się ma wroga, przestać się o nim myśleć,
Wiesz, ja oczyszczając klienta odcinam tą osobę i ona ma szansę zapomnieć, zacząć życie od nowa, z czystą kartą, wszystko jest w porządku. Ale mówię, jeśli osoba będzie ciągle myśleć negatywnie, to ona będzie przyciągać. Każda nasza myśl przyciąga, rozumiesz, myślenie tej osoby, która nas nie lubi, czy jest naszym wrogiem. Kolejne pytanie. Wrócimy do oczyszczania. Czy można samemu się oczyścić? Ja wam powiem tak. Ostatnio mówiłem, że przez Arkanioła Michała można poprosić o oczyszczenie, ale jeśli macie ludzie, słuchacze, którzy siedzą przed komputerami, weźcie kartki i długopis, bo ja wam powiem, co zrobić. Jeśli jesteście mocno zanieczyszczeni, to musicie powiedzieć z dużą siłą: wyższe ja, usuń wszystkie energie, które nas blokują lub nam przeszkadzają. 100%. Wyższy ja, usuń tę energię. I to zadziała na jakiś czas, a czasami może zadziałać od razu dla takiego człowieka i nie będzie musiał korzystać z moich usług czy innych ludzi, nie? Ale jeśli wyższy ja nie chce to zejść, to można poprosić Archanioła Michała i Armię Światła, żeby pomógł w oczyszczeniu i zrobić tę samą formułkę: wyższy ja, usuń wszystkie energie, które mnie blokują, które mnie... albo oczyść mnie w 100%, wyższy ja, oczyść mnie w 100%. To w 100% wam zadziała. Tylko mówię, że jeśli ktoś chce głębsze oczyszczenie zrobić, takie, które naprawdę mu pomoże pousuwać różne rzeczy, bo tak samo istoty możesz, istoty, lęki, różne rzeczy też wyższy ja usuń. W 100%. I tak samo istoty usunie Archanioł Michał i Armia Światła, ale musi być wasza silna wiara po prostu, wtedy mocniej i szybciej pójdzie. No i też można wykąpać się w soli po prostu zwykłej, na znak krzyża, jest czarcie żebro też. A co powiesz o białej szałwii? Biała szałwia jest bardzo dobra. Biała szałwia, jeśli ktoś ma dom i by tą białą szałwię dobrze wyczyścił, no to ucieknie wszystko, co żyje. Żywi ludzie i duchy tak samo. Tylko nie radzę wtedy w domu za długo siedzieć, bo można być upalonym, nie? A powiedz mi, a propos takiego oczyszczania białą szałwią, jak się wykonuje właśnie taki rytuał oczyszczania? Wiesz co, ja akurat po prostu specjalnych rytuałów takich nie robiłem, ale można po prostu wokół ścian się przejść w prawo, w prawą stronę czy coś, całe mieszkanie przejść. Ja znałem osoby, która rozpaliła w ten sposób, że była łuna po prostu, my ludzie myśleli, że jest pożar, taki dym szedł. I wiem, że wtedy naprawdę wszystko poszło. Tylko że ja i moja koleżanka też nie mogliśmy tam wytrzymać, bo nic nie było widać. Kolejne pytanie tutaj, w zasadzie zmienimy temat, aczkolwiek będziemy w temacie mieszkań, tak zwanego kwadrata, bo jeden z naszych słuchaczy pisze coś takiego: obecnie szukam mieszkania, na co zwracać uwagę przy wyborze? No i to pytanie jest takie troszkę złożone, bo od roku mieszkam w Warszawie i ludzie są tu strasznie niemili dla siebie. Skąd tylu ludzi tych niemiłych? To znaczy, akurat ja Warszawę słabo znam, ja mieszkam w Poznaniu. Mi się wydaje, że... A on już, ta osoba długo nie pisze, że czy długo mieszka. Od roku. No to może jeszcze nie poznała ludzi. Może ludzie w Warszawie są troszeczkę zamknięci w swoim gronie czy coś, ale mi się wydaje, że to nie ma różnicy. W każdym mieście, w Poznaniu też potrafią być mili ludzie i niemili ludzie, nie? Także nie ma tu różnicy, a przy szukaniu mieszkania. No jeśli masz kogoś, kto by ci to sprawdził, to warto by było sprawdzić, czy w mieszkaniu nie ma szlaku astralnego, tak zwanej autostrady duchów, bo muszę tutaj sprostować pewną rzecz, bo patrzyliśmy na stronie internetowej u znajomych i ktoś mówi, że po prostu szlak astralny jest przy ciekach wodnych. Mhm. I że to ja powiem tak, to nie ma żadnej różnicy, czy jest przy ciekach wodnych. Się mogę tutaj kłócić. Mówię, 7 lat w tym siedzę. Szlak astralny to jest taka autostrada, park, gdzie duchy z różnych okresów spacerują.
i jeśli w domu jest szlak astralny, to jakbyś ta osoba wzięła sobie jakiegoś radiostetę czy kogoś, kto oczyszcza i nie zna się na szlaku astralnym, bo nie każdy się na tym zna, nie każdy wie, że to istnieje w ogóle, no to każde zamknięcie kanału spowoduje otwarcie kanału z zaświatami na nowo i te duchy będą sobie tam robić, co będą chciały. I warto takie rzeczy sprawdzać, jeśli ktoś umie sprawdzić, czy jest szlak astralny, no bo to znaczy, jeśli ma do wyboru kilka mieszkań, to warto wziąć te, które nie są zabrudzone na przykład, nie? I poza tym, co, na co jeszcze patrzeć, to bym radził też wziąć radiostetę i sprawdzić, czy są cieki wodne, czy nie ma negatywnego promieniowania. Kolejne pytanie, a jak oczyszczać dużą grupę ludzi? Czy ludzie muszą wyrazić zgodę na oczyszczenie? Zawsze ludzie muszą wyrazić zgodę na oczyszczenie. Tak powinno być. Dużą ilość ludzi, no to ja wam powiem tak, ja się zajmuję profesjonalnie tym wszystkim i ja nigdzie nie słyszałem, żeby ktoś potrafił wyczyścić dużą ilość ludzi, chyba że chodzi o wyczyszczenie aury tych ludzi. Dlatego, że każdego klienta trzeba potraktować indywidualnie, każdego człowieka, bo każdy ma coś innego. Ja też na przykład, jak ja pracuję, jestem w stanie tylko odpowiednią ilość ludzi obsłużyć. Mm-hmm. Nie mogę się spieszyć, bo wylądowałem, mówię, w szpitalu, bo chciałem się pospieszyć. I bym po prostu źle skończył, były problemy ze mną i na wszystko musi być czas. Bo wtedy zrobisz to dokładnie i będziesz w stanie zrobić to w 100%. No dobrze. Pytania kolejne też płyną. Czy pan Krzysio widzi aurę? Ja widzę aurę, tylko mówię teraz, jakby ja widzę aurę, ja widzę po prostu takie trzy główne kolory. Ja widzę kolor zielony, intuicyjnie jakby sobie tłumaczę, jak kolor zielony jest jasny, znaczy, że osoba lubi zwierzęta, las, przyrodę. Jeśli ta zieleń jest taka po prostu, niejasna, tylko mocno ciemna, znaczy, że ta osoba lubi tylko doniczki w kwiatach albo palmiarnie z 200 metrów, nie? No i później, jeśli jest kolor, ja różne w sumie kolory aury widzę, ale najczęściej widzę właśnie te kolory, tą czerwień jasną, czerwień ciemną, czyli jasna czerwień to jest romantyk, romantyczka, osoba romantyczna, a znowu osoba, gdzie jest ta czerwień taka po prostu jakby ciemna, to jest osoba twarda, która może w banku pracować, przy finansach, która może być szefem dużej firmy, która po prostu jakby nie przejmie się niczym, tylko będzie parła jakby do przodu, nie? Później są te kolory po prostu jakby fioletowy. A niebieski? No właśnie chciałem powiedzieć, indygo, niebieski kolor indygo wchodzący w biały, to są te duchowe kolory. Ja je też właśnie widzę, nie? Mi ktoś kiedyś powiedział, że ja mam niebieski właśnie. No to masz bardzo wysoko, ci powiem. No proszę. A ty nie masz przypadkiem jasno-niebieski indygo? No powiedziano mi tylko, że niebieski, ale nie określono dokładnie. Moim zdaniem masz jasno-niebieski i możesz odczuwać różne rzeczy. No, że pewne rzeczy odczuwam, to też fakt. Kolejne pytanie. Ćwiczenia na widzenie aury, czy są takie? Wiesz, ćwiczenia na widzenie aury, no to byś musiał na zasadzie tak patrzeć, że jakbyś patrzył w jeden punkt. Koncentrujesz się na głowie człowieka, na białej ścianie najlepiej, i wpatrujesz się tak, by jego głowa, środek jego głowy patrzysz. Możesz patrzeć mu na trzecie oko, na prawo, na lewo, nad głową przez dłuższy czas. Jeśli będziesz długo się tak wpatrywać, no to po pewnym czasie zaczniesz widzieć zarysy, tą energetyczną aurę. Później kolory się też po jakimś czasie powinny pojawić, tylko ta osoba by musiała dużo, dużo czasu na to wykonać, nie? Mhm.
No właśnie. Także to ja tak się uczyłem i mi się to otworzyło po pewnym czasie, nie? Tylko że mówię, teraz z braku czasu jakby nie patrzę na te rzeczy, chyba że dla znajomych gdzieś tam. Dobra, pytań widzę już od naszych słuchaczy nie ma. Jest jeszcze ostatnia szansa, więc na priv klikając w nick WS, bo mamy dosłownie 4 minuty jeszcze na to dzisiejsze spotkanie z panem Krzysiem. Może zapowiedzmy, co będzie tematem audycji najbliższej. W tej chwili ja jeszcze, wiesz, nie wiem, bo byłem w szpitalu. Co jeszcze jakby przyjdzie mi do głowy w trakcie, to będę wiedział to wszystko tego, ale mogę tak na zakończenie jeszcze opowiedzieć ciekawą historię o takim jednym bunkrze w Poznaniu. Tak. W którym była radiostacja. Taki jest duży bunkier, jak ktoś jest z Poznania, to wie. Kilkupiętrowy, gdzie zachowała się części starej windy, się też zachowały. No i kiedyś, x lat temu po prostu ktoś mnie wezwał, że ma pieczarkarnię właśnie i że w tym miejscu po prostu jakby no chciałby to oczyścić, bo mu interes nie idzie czy coś. No i ja przybyłem do tej pieczarkarni, zacząłem tam, wiesz, różne rzeczy po prostu oglądać, patrzeć. No i okazało się, że jeszcze dawna załoga po prostu tego fortu, te duchy po prostu jakby przeszkadzały, że tam nikt nie chciał przychodzić. No i po usunięciu tych wszystkich rzeczy, oczyszczeniu po prostu tego obiektu, po prostu jakby ta pieczarkarnia zaczęła przynosić interesy. No i udało się to wszystko jakby zneutralizować, odprowadzić, nie? Kolejne pytanie, Krzysiu, tak ci przerwę brutalnie troszeczkę, bo jednak te pytania płyną. Jedna z naszych słuchaczek pisze, niech pan Krzysiu opowie o oczyszczaniu relacji między ludźmi. No to jest bardzo, bardzo fajna ciekawostka, jeśli chodzi o oczyszczanie relacji. Co się tworzy, że na przykład małżeństwo, które się kochało, nagle się kłóci i się wszystko psuje? Powstaje tak, jakby była prosta linia tych ludzi, tak? Połączenie. Jest A i B. A to może być kobieta, B to może być mężczyzna. I nagle po środku, tak jakby ktoś, jakieś energie, osoba prywatna rozwaliła połączenie. Jest wyrwa, tak jak w górach, by ktoś wysadził skały. No i później tą samą właśnie metodą, jak się czyści ludzi, która jest bardzo właśnie dobra, czyści się, usuwa się lęki, żeby ci ludzie się nie bali, agresję się usuwa, usuwa się właśnie magię na połączeniu między nimi, usuwa się istoty satanistyczno-demoniczne, wirus destrukcji, zagłady też, który powoduje, że oni tak między sobą tego. No i po pewnym czasie, słuchaj, odbudowujesz to wszystko i jak jest osoba widząca, to widzi, że to połączenie jest, ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać i powraca to wszystko, nie? Tylko czasami jest też przeznaczenie, co byś nie połączył, na nowo się sypie, nie? Wtedy już nic nie zrobisz. Pytanie kolejne. I to już będzie ostatnie pytanie. Szkoły jasnowidzenia, na co uważać, czy jakieś polecasz? No ja polecam szkołę, ja polecam na pewno ćwiczenia, które pan Krzysztof Jackowski pokazywał, bo to były bardzo dobre ćwiczenia i ja sam u niego na takim kursie byłem i naprawdę jest bardzo dobrym nauczycielem. Bardzo fajne techniki po prostu promował. Możliwe, że gdzieś w internecie te techniki są, musicie szukać. Albo piszcie do pana Krzysztofa, może wam to jakoś w jakiś sposób wytłumaczy. Potem są techniki zrzucania zdjęcia, które ja stosuję. Zapamiętuję osobę, taki negatyw zrzucam na ścianę, na telewizor, na okno można. I wchodzę po prostu jakby wchodzę w zdjęcie, przypatruję się, zaczyna mi się wszystko ruszać. Jakbym robię wdech właśnie też metodą pana Krzysztofa, bo nauczyłem się tej metody u niego. Byłem u niego na dwudniowym kursie kiedyś, bo poznaję wszystkie techniki, które się zawsze przydadzą. I powiem wam właśnie, że jakby przyciągam to zdjęcie do swojego mózgu i patrzę, nie? A przedtem patrzyłem na zdjęcie i też mi się obrazy pojawiały jakby przestrzeni na ścianie, co ta osoba robi, gdzie ona jest.
I rzeczywiście udało mi się bardzo dużo jakby w ten sposób przewidzieć, nie? Ale też patrząc na osobę, jakby przenoszę się w czas, potrafię się też przenieść do poprzednich wcieleń, do sytuacji, które były. Tylko bardzo dużo energii to kosztuje, nie? Ale mówię, zrzucać zdjęcie na ścianę, poszukać po prostu ćwiczeń pana Krzysztofa. No i też jest, są różni jasnowidzowie, bo są ludzie, którzy czują, są ludzie, którzy jasno widzą i są ludzie, którzy muszą dotknąć, żeby poczuć. Także na pewno są techniki też, bo pracowałem też kiedyś z zaginionymi pieniędzmi, gdzie dotknąłem szuflady i pojawił mi się obraz, na przykład kto te pieniądze zabrał, w jakim czasie, i to się wszystko też potwierdziło. Także jak niektórzy pracują i muszą dotknąć, no to może technika tych osób jest taka, że muszą dotykać, żeby poczuć. Bo czasami też można też dotykać rzeczy osób zaginionych czy innych i też można zobaczyć obraz, nie? A czasami też można patrzeć na zdjęcie i poczuć, gdzie ta osoba jest, czy co ta osoba robi, nie? A można też używać technik właśnie oddechowych i zrzucania na ścianę i też zobaczy się, co ta osoba robi i jak wygląda przyszłość, nie? No dobrze, naszym gościem dzisiaj po raz kolejny, a w zasadzie głównym prowadzącym audycji z Archiwum Jasnowidza był jasnowidz Krzysztof Rybczyński. Zawsze w środę o godzinie 21 na antenie Radia Bez Cenzury można oczywiście wysłuchać audycji z panem Krzysztofem. Zapraszamy też do naszego archiwum radiowego. Audycja powinna się pojawić za kilkadziesiąt minut, a na dzisiaj już dziękujemy chyba i spotykamy się niebawem. To dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy również, przypomnę, Krzysztof Rybczyński.